Najnowsze informacje z Czerwonej Strefy Powiatu Lipskiego. Radni odwiedzili Radomskie Centrum Sportu. Radpec rozpoczyna modernizację kotłów w radomskich ciepłowniach. 20 sierpnia decyzją wiceministra zdrowia powiat lipski trafił do tzw. czerwonej strefy. Co to oznacza dla mieszkańców? Jest to powrót do obostrzeń, które jeszcze niedawno obowiązywały w całym kraju, czyli między innymi wesela i inne imprezy rodzinne mogą odbywać się w grupie do 50 osób. W czasie mszy świętej w kościele może znajdować się jedna osoba na 4 m² i do 150 osób na zewnątrz. W lokalach gastronomicznych obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a na 4 m² przybywać może tylko jedna osoba. Ponadto wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do noszenia maseczek nie tylko w sklepach, ale również na ulicy. Radzimy sobie tak, jak cała Polska sobie radziła na samym początku, bo to wróciliśmy do obostrzeń z początku epidemii. W związku z tym te noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, ograniczenia w weselach czy imprezach rodzinnych, czy w miejscach kultury religijnego, gdzie to maksymalnie jedna osoba na 4 m², to mieszkańcy przestrzegają tego. Zresztą wystarczy spojrzeć na ulicę, wszyscy chodzą w maseczkach, a stosują się do tego reżimu. Dom Pomocy Społecznej był jednym z pierwszych ognisk COVID-19 w powiecie lipskim. Na dzień dzisiejszy w tych potwierdzonych ogniskach, czyli w Domu Pomocy Społecznej, w szpitalu, jakby sytuacja się unormowała. To znaczy nie mamy tam większych zarażeń, więc na dzień dzisiejszy 24 zarażonych jest pracowników oraz 61 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Objawowo przechodzi to bardzo łagodnie. Drugim ogniskiem koronawirusa jest powiązany z Domem Pomocy Społecznej, szpital w Lipsku, w którym także doszło do zachorowań personelu i jednego z pacjentów. W szpitalu mamy potwierdzonych 13 zarażonych pracowników. Jeden pacjent był wywieziony do szpitala zakaźnego. Natomiast przybyło nam 8 ognisk domowych. Z reguły są to osoby i rodziny spokrewnione z tymi przypadkami dodatnimi z tych dwóch wymienionych na początku ognisk. Aktualnie w powiecie lipskim jest ponad 140 zakażonych COVID-19. Aby wyjść ze strefy czerwonej, liczba zakażonych musi być mniejsza niż 12 chorych na 10 tysięcy mieszkańców. Kolejny raz plac budowy przy ulicy Struga odwiedzili radni z doraźnej komisji do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu. Podczas wizytacji obecni byli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego, spółki Mosir i firmy Betonox. Jak można było się przekonać, prace przy budowie hali widowiskowo-sportowej są już na ukończeniu. Te prace wykończeniowe idą naprawdę dobrze i tutaj ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie. Dziś pojawił się kolejny problem, o którym słyszeliśmy. Gdzieś pęknięta posadzka na powierzchni 700 metrów. Zobaczymy, jak to szybko zostanie rozwiązane. Mamy problem z tą wodą, tak? Wykonawca zapewnia, że za chwilę będzie, jeżeli dojdzie do podpisania aneksu, zorganizowana budowa swoistej palisady, która powinna ten problem wody rozwiązać. Zatrzymanie napływu wody na teren obiektów to obecnie priorytet, bez którego prace nie mogą postępować zgodnie z planem. Czekamy na podpisanie kolejnych aneksów. Przedłużyła się procedura w banku, jak tylko będzie zielone światło, chociażby na to osławione palowanie, czyli odcięcie fizyczne napływu wody do hali, do południowej trybuny stadionu. Prace duszą z kopyta. Prace są zaawansowane i termin oddania hali do użytkowania w połowie stycznia nie jest zagrożony. Inaczej jednak sytuacja wygląda na placu budowy stadionu. Nie wygląda to dobrze, czekamy tak naprawdę na aneksy, które wykonawca z inwestorem podpisze i wtedy będziemy znali termin tak naprawdę w miesiącach, no nie tygodniach, w miesiącach opóźnienia, jeżeli chodzi o stadion. No, na dziś praktycznie prace poza rozbiórkowymi i porządkowymi wokół stadionu się nie toczyły. Wykonawca czeka na podpisanie aneksów. Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określił możliwy jego zdaniem termin oddania obiektu do użytku. Największy problem jest z trawą, bo ona w momencie położenia musi pół roku się zakorzeniać, więc możemy ją posadzić w marcu, więc jesień. Tak jak ja myślę, to dopiero na jesień będziemy mieć stadion. Ale poczekajmy na wykonawcę. Na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie wiem na ten temat.
Dużo mówiło się o aneksach do istniejącej umowy, podpisywanych w celu przeprowadzenia dodatkowych prac niezawartych w pierwotnym dokumencie. Obecnie to od tych ustaleń zależy, kiedy prace zostaną zakończone. Możliwe, że inwestor będzie musiał podpisać kolejne aneksy. Niewykluczone, że jakieś prace dodatkowe jeszcze wynikną, ale to też nie jest tak, jak próbujesz to przedstawiać, że jest to dla wykonawcy kura znosząca złote jajka. To rzeczywiście jest trudna inwestycja, kończona po nierzetelnym poprzednim wykonawcy, więc najważniejsze, żeby to dobrze wyceniać, nie przepłacać, ale też skończyć w terminie. Pierwotny termin ukończenia budowy hali widowiskowo-sportowej to 23 lipca 2018 roku. W siedzibie radomskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Radpec, spółka akcyjna, podpisano umowę z generalnym wykonawcą w ramach projektu pod tytułem Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT, obejmującego modernizację istniejących kotłów w ciepłowniach północ i południe. Radpec spełni tym samym nowe unijne wymagania. Termin realizacji projektu wyznaczono na czwarty kwartał 2022 roku. Kontrakt ten to jest wypełnienie treścią tego, co zostało zawarte w programie Radpec 2023+, zatwierdzonym w 2017 roku przez Radę Nadzorczą, przez właściciela, ale przez też Radę Miasta. Po trwającym pół roku przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji, czyli firmę SBB Energy. Firmę, która ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie realizacji inwestycji w energetyce, w przemyśle, także no, firmę naprawdę topową, jeżeli chodzi o wykonawstwo tego typu inwestycji w kraju. Modernizacja istniejących kotłów w obu ciepłowniach to kluczowe zadanie spółki Radpec na najbliższe lata. Dla nas to naprawdę duża satysfakcja, że klient obdarzył nas takim zaufaniem. To bardzo miłe słowa ze strony pana prezesa, użył takiego typowa firma. My oczywiście staramy się rzeczywiście zasłużyć na taki tytuł i ten projekt jest kolejnym dla nas projektem generalnego wykonawstwa, na którym chcemy pokazać, że dysponujemy wszelkimi środkami i technologiami, które umożliwią dostosowanie tutejszych ciepłowni do wymogów BAT. Firma SBB Energy jako generalny wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zamontuje i uruchomi instalacje odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin kotłów pracujących w obu ciepłowniach Radpec. Europa idzie do przodu, narzuciła nowe, bardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji gazów cieplarnianych i pyłu. I jeżeli firma chce pozostać na rynku, to musi te normy spełniać, w związku z czym znaleźliśmy rozwiązanie w Radpecu, że zainstalujemy instalacje odsiarczania, odazotowania oraz bardziej nowoczesne filtry workowe, które pozwolą dotrzymać nam normy emisyjne obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Planowane nakłady na te inwestycje to blisko 115 milionów złotych netto, z czego około 18 milionów złotych to wkład własny. Pozostała część będzie pochodziła z kredytu bankowego. Umowa w sprawie udzielenia kredytu podpisana została 5 czerwca 2020 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Przystąp do programu Bonus Leclerc i kupuj taniej z kartą Bonus Leclerc. Mąka puszysta 1 kg, złoty 99 tylko z kartą Bonus Leclerc. Mleko mu UHT 1,5%, 1 litr, złoty 49 tylko z kartą Bonus Leclerc. Schab wieprzowy bez kości 1 kg, 11,99 tylko z kartą Bonus Leclerc. Gwarantujemy najniższe ceny na wyprawkę szkolną do końca sierpnia. Leclerc. W tym tygodniu pogoda w Radomiu będzie zmienna. Wtorek zapowiada się pochmurnie. Na niebie niewiele przejaśnień, synoptycy przewidują za to burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie umiarkowane, na barometrach w południe zobaczymy 1013 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. W środę pogoda się poprawi.
Na niebie więcej słońca, synoptycy nie przewidują też deszczu. Temperatura wzrośnie, na termometrach nawet 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie za to spadnie i wyniesie 1008 hektopaskali. Biometr niezmiennie niekorzystny. W czwartek wróci zachmurzenie i możliwe będą opady. Do tego temperatura spadnie i maksymalnie wyniesie zaledwie 20 stopni Celsjusza. Będzie wiecznie, w porywach powieje do 60 km na godzinę. Ciśnienie wzrośnie, barometry w południe pokażą 1012 hektopaskali. Biometr niezmiennie niekorzystny.